Materiał został opracowany w ramach projektu Model systemu wdrażania i upowszechniania kształcenia na odległość w uczeniu się przez całe życie, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Witaj. Zapraszam do obejrzenia wideokastu dotyczącego czwartego modułu kursu Ochrona transportowanych wartości pieniężnych. Dzięki informacjom zaprezentowanym w filmie zdobędziesz niezbędną wiedzę przewidzianą w tej części szkolenia. Poza bronią palną, środkami przymusu bezpośredniego i środkami ochrony osobistej, bardzo ważnym wyposażeniem konwoju są urządzenia i pojemniki specjalistyczne do transportu wartości pieniężnych. Urządzenie. W kontekście konwojów to urządzenie mechaniczne o określonej klasie odporności na włamanie. Służy konwojentom do przechowywania i transportu różnych wartości pieniężnych. Pojemnik specjalistyczny. Służy do transportu wartości pieniężnych, jednakże wyposażony jest dodatkowo w urządzenia utrudniające jego zabór, wykorzystujące działania paralizatora elektrycznego, alarmu akustycznego, sygnału dymnego, środków uszkadzających zawartość, lecz pozwalających na ich identyfikację. Urządzenia służą do przechowywania i transportu wartości pieniężnych, a pojemniki specjalistyczne wyłącznie do transportu. Urządzenia wykorzystywane do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych muszą posiadać certyfikat zgodności wydany przez uprawnioną jednostkę certyfikującą, deklarację zgodności wydaną przez producenta lub importera, potwierdzającą zgodność z zasadniczymi lub szczegółowymi wymaganiami w rozumieniu przepisów o systemie oceny zgodności, jeżeli dla danego wyrobu wymagania takie zostały ustalone. Jeśli wymagania takie nie zostały ustalone, przedsiębiorcy wykorzystujący takie urządzenia muszą posiadać poświadczenie zgodności z odpowiednimi polskimi normami, wydane przez jednostkę certyfikującą, akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji. Urządzenia do przechowywania lub transportowania wartości pieniężnych powinny być dodatkowo oznaczone tabliczką znamionową lub innym trwałym oznaczeniem, wydanym przez jednostkę certyfikującą, które zawiera następujące dane. Nazwę wyrobu, nazwę producenta lub dystrybutora wyrobu, oznaczenie typu lub nazwę modelu, numer fabryczny i rok produkcji, klasę odporności, numer certyfikatu, deklaracji lub poświadczenia zgodności, masę wyrobu, nazwę jednostki certyfikującej. Wyróżnia się 5 klas pojemników specjalistycznych. Od klasy A do E, które różnią się wymaganiami technicznymi oraz limitami wartości pieniężnych. Zapoznajmy się z nimi. Dziękuję za uwagę i zachęcam do zapoznania się z pozostałymi materiałami dydaktycznymi zamieszczonymi na platformie edukacyjnej.